Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej miniserii. W sumie nawet nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. O nazwie Zero Sievert. Dlaczego tutaj twierdzę, że to będzie miniseria albo seria? Ponieważ gra występuje tylko i wyłącznie w języku angielskim i ogólnie gra jest w Early Accessie. Nie ma jeszcze zbytnio rozwiniętej fabuły i tym podobne, dlatego nie zamierzam tłumaczyć wszystkich tekstów. Tylko po prostu to, co jest nam potrzebne do questów. Ale czym w ogóle jest Zero Sievert? Na pewno kojarzycie gry typu Stalker, Metro, a ewentualnie Tarkov, Escape from Tarkov, coś takiego. Gra jest właśnie inspirowana tymi grami. Jesteśmy tutaj małym ludzikiem, który próbuje zdobyć różne surowce, ulepszyć swoją bazę i tym podobne. Oczywiście wykonujemy questy. No i co? Kochani, no ogólnie gierka jest typu roguelite, czyli często umieramy. Nie zdziwcie się, że będziemy tutaj umierać. Ja już sobie tutaj zacząłem pół godzinki gry, dlatego zaczniemy sobie oczywiście grać na slocie drugim. I mamy do wyboru ekwipunek. Ekwipunek, który początkowo może nam dużo zmienić. Aczkolwiek ja ostatnio sobie grałem chyba tym pierwszym ekwipunkiem. I jakoś tak nawet dobrze mi nie poszło. Dlatego dzisiaj bym chciał zagrać snajperem. Dzisiaj zagram sobie snajperem i myślę, że equipment trzeci będzie spoko. Hardcore mode, co to jest? In development, okej. Witaj w bunkrze Zero Sievert. Ostatnim z bezpiecznych miejsc w Zakowie. W tym miejscu będziesz mógł akceptować nowe misje, handlować z różnymi handlarzami oraz zarządzać swoim ekwipunkiem. Przed tym, gdy wyjdziesz na polowanie, sugeruję ci, żebyś zwiedził bunkier. Jeżeli będziesz chciał wyjść z bunkra i pójść polować, musisz porozmawiać z konduktorem pociągu. Ogólnie jest zazwyczaj na południowym wyjściu w bunkru. Zanim odejdziesz, zadaj mu kilka pytań, żeby wytłumaczył ci, jak wydobywać różne rzeczy z mapy, w sensie jak wyciągać różne rzeczy z mapy. Idź porozmawiać również z barmanem. On zazwyczaj będzie miał dla ciebie kilka zadań. Również wytłumaczy ci, co stało się w Zakowie. Zakow. To jest pomieszczenie w bunkrze, które możesz użyć jako bazę. Jest tutaj, czy jest zazwyczaj położone po lewo od barmana. Będziesz mógł tutaj używać różnych stacji do craftingu, żeby tworzyć różne przedmioty oraz tworzyć różne pojemniki na swoje rzeczy oraz budować moduły. Żeby dostać się do swojego personalnego urządzenia, kliknij grabisz J. Będziesz mógł zobaczyć swoją pozycję oraz różne misje, które już wziąłeś, instalować nowe moduły i różne inne tego typu rzeczy. Kliknij Tab, aby otrzymać dostęp do swojego ekwipunku oraz pysaka. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat mechaniki gry, przejdź tutorial i klikając przycisk Escape. Powodzenia, łowco. Właśnie dlatego ja nienawidzę ogólnie tłumaczenia w locie. Serio, dla mnie to jest tak ciężkie, jeżeli chodzi o to, że to jest porażka. No i dobra. No i dobra, kochani, mamy swoje pierwsze bronie, to jest kamizelka kuloodporna, która daje nam 14% na uderzenia wręcz. Klasa druga za 3600, dobra. Broń sobie oczywiście tu włożymy, mamy wodę, jedzenie i tym podobne. I ogólnie na początku, jak tylko zaczynałem grać, ogólnie jeszcze przepraszam was za to, że mam taką chrypę. Raz na jakiś czas będę musiał niestety odchrząknąć. Ale pochorowałem się w te święta. I kochani, ostatnio jak grałem, miałem problem, żeby założyć w ogóle lunety do tej broni. A to się okazało banalnie proste. Wystarczy wejść sobie właśnie w crafting i założyć ją tutaj. Więc to nie jest takie trudne. No i tak jak właśnie mówiłem, możemy tutaj sobie craftować różne rzeczy. Jakieś reaper kity, jedzenie, amunicje, medykamenty i moduły. Moduły do ulepszania naszej bazy. Dobra. Ja tutaj czasem się po prostu wyciszę. Christmas event.
Choinka. Ciekawe, ciekawe. Santa SE-74. No i kochani, dobra, mamy pierwszą broń z lunetą. Ona na pewno będzie dla nas przydatna. Oprócz tego, mamy tutaj również medykamenty. Ja już tutaj sobie wcześniej patrzyłem i niestety tego paska tutaj nie widać. To jest mega bolączka, jeżeli chodzi o tą grę. I zauważyłem, że nie tylko ja się z tym borykałem. No jest słabo, bo wiadomo, jak jesteście, nie wiem, tam w locie, tam strzelacie do kogoś i tak dalej, czasem można zapomnieć, gdzie są różne przyciski. Dlatego ja sobie zazwyczaj biorę właśnie bandaże na trójkę, jakiś surfing, lekki healing na czwóreczkę. To jest lekki, prawda? Test 0. 15 ran. Dobra, weźmiemy to w ten sposób. To leczy bleeding. To leczy rany. A to daje zdrowie. Chyba. Dobra, tu jest nasza skrzynka i nasza skrzynka na pewno nam posłuży do przechowywania przedmiotów. Na pewno amunicję sobie zostawimy. To niech sobie tutaj leży. Da się to jakoś przestawiać. R się przestawia, dobra. Jedną butelkę z wodą. Myślę, że ze dwa chlebki. I starczy. Kontrolem sobie to wszystko przenosimy. To jest oczywiście jedzenie. Ogólnie mam cztery statusy. Zmęczenie, głód, wodę oraz radiację. Jeżeli któryś z tych pasków nam spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to zmniejszy nam się udźwig. I to jest naprawdę bardzo słabe. Dobra, witaj nieznajomy, jesteś głodny. Tak samo dziwne jest to, że baj jest na samej górze. Powinno być raczej na samym dole, ale okej. Dobra, jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to jak najbardziej, proszę bardzo. Ja tego czytać nie zamierzam, po prostu jest za dużo tekstu takiego, myślę, że zbędnego. Poczekamy, aż twórcy po prostu dadzą coś lepszego. Dobra, zadania. Witaj w bunkrze Zero Sievert. Dobra, dam ci bardzo prostą robotę. Idź do lasu i przeżyj. Przeżyj raz w lesie. Dobra, bierzemy sobie to oczywiście. A właśnie, może coś do sprzedaży. Mamy 7,5 tysiąca nie wiadomo jakiej waluty. I ogólnie jedzenie i woda są tu bardzo, 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 ale to bardzo ważne. Dlatego ja sobie od razu to kupię. Kupię sobie również dwa chlebki, bo z dwóch chlebków da się zrobić jeden chlebek. To jest po 40 z dwóch bodajże złych wód można zrobić jedną dobrą, z tego co pamiętam. Dobra, deal. Charisma level 0. Zaraz wam również to też pokażę. To za chwilę. Jedzenie. Tak, i z dwóch się robi jedno, dobrze pamiętałem. I z dwóch też jedno. Ogólnie możemy sobie już chyba chleb nawet zjeść. Z 90 na 100. Musimy mieć 100 na 100, no właśnie. A woda daje 20. Ogólnie jedną wodę, dwie wody na co możemy zostawić, to nie jest problem. Mleko i resztę zostawiamy. O. I tak zaraz pójdziemy na ekspedycję. Dobra, co my tu jeszcze mamy w bazie? Mamy tu jeszcze medyka. Medyk może nas leczyć, może nam naprawiać armor. Sprzedaje oczywiście medykamenty różnorakie, medykamenty oraz zbroje. Czy zbroje? Kostiumy. Nie kostiumy. Kostium? To nie jest kostium. Ogólnie przyrządy do radiacji. To też jest w sumie spoko, tylko jest za 23 tysiące, więc tego nawet nie kupimy zbytnio. Ale dobra. Macie oczywiście wszystkie teksty do przeczytania, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie taką czytaneczkę. Wystarczy sobie zatrzymać. Zadania. Dobra, musimy zdobyć 12... 12... Może nie świeżych. 12 surowych mięs. Jest 12.35, w sumie wstałem o 11. Ale na szczęście mam urlop. Na szczęście mam urlop. Dopiero do pracy wracam 9 stycznia. Jak ja się cieszę. Nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego. To możemy pogadać? O, gdzie to jest?
Dobra, on sobie coś tam gada. Dobra, no to tu już mamy zrobione. O, świeże mięso, o. Ej, jakim? Stawiam 3000 rubli. Że nie przeżyję chyba? O, ten dobrze wygląda. Nie jak ten ostatni. Dobra. Ogólnie grafika jest w takiej właśnie pikselozie zachowana, ale to jest fajne. To jest fajne, bo widać, że te postaci się odznaczają. Widać rzeczy, które są nie triggerowalne, bez interakcji. Dobra, kim jesteś? Konduktorem. Dobra. Macie czytanie i kolejny task. Materiały. No to już musimy sporo rzeczy zdobyć. Ty jakiś inny jesteś? Jednak nie. No i dobra, kochani. Idziemy sobie na pierwszą misję. Tylko zazwyczaj ludzie zaczynają od... Z tego co widziałem, ludzie zaczynają zazwyczaj właśnie od lasu. A może byśmy poszli gdzieś indziej? Może jakiś makeshift camp? Powiem wam szczerze, że jeszcze tam nie byłem, ale zrobimy co innego. Znaczy, zrobimy coś, czego nie robią inni youtuberzy. Po prostu pójdziemy na inną mapę. Nie pójdziemy na forest, tylko pójdziemy na makeshift camp. I to sobie kawkę zrobił. No i tak jak wam powiedziałem, mnie tu jeszcze nie było. Mnie tu jeszcze na pewno nie było. Jak wygląda w ogóle ta mapa? O Jezu, jaka dziwna. Jaka dziwna. No i kochani, to jest nasza mapa. To są milisiewerty, które oznaczają radioaktywność. Tutaj mamy miejsca, z których się możemy wydobyć z tej mapy. To jest bardzo ważne, bo tutaj po każdej naszej ekspedycji będziemy musieli się dostać, żeby w ogóle wyjść i przeżyć. Bez tego niestety nic nie damy rady zrobić. Podkreślam mi o to, oczywiście mamy nasz personal device, tu mamy życie, tu mamy energię. Nie, to nie jest energia, to jest stamina. Tu mamy mapę. Tu mamy questy. Tutaj mamy statystyki, które nam pokazują progres levelu. Mamy nasze statystyki typu fitness, etc. Wszystko daje jakieś tam różne rzeczy, to się zajmiemy potem, jak coś wbijemy. Tu mamy nasze moduły w bazie. I tu mamy relacje, ale to jest chyba jeszcze nieskończone. No kochani, jak to wszystko wygląda? W ogóle załadujmy. To było szybkie, nie powiem. To było szybkie. Gdzie jest ta wsza? Gdzie jest ta wsza? Dobra, ale dostaliśmy lekko. No, definitywnie ta mapa jest cięższa. Ta mapa jest znacznie cięższa od pierwszego lasu. To od razu mówię. No i właśnie, lutowanie też wygląda w taki sposób, że musimy najpierw poczekać, aż nasz bohater tutaj cokolwiek przelutuje. Uuu, fajna broń. Ja zaraz wam powiem, co z tymi broniami jest nie tak. To sobie jeszcze zabieramy, bo mało waży. Mało waży, więc spoko. No widzę, że wody byśmy mogli się napić. Ta mapa nie jest taka prosta, jak myślałem. Czy się da przejść? Nie da się przejść. Uuu. No to niedobrze, idziemy w górę. Idziemy powoli do miejsca ekstrakcji. Przy okazji coś pozwiedzamy. Tutaj myślę, że jeszcze nie jestem gotowy na to. Jak widzicie, wystarczyło, nie wiem, 2-3 hity. No i właśnie. Właśnie o to mi chodziło, że będziemy tu często ginąć. Tylko kochani, co się dzieje, jak my giniemy? Bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Nic się nie dzieje. Tak naprawdę wracamy do miejsca ekstrakcji. Odzyskujemy wszystko, no ale też nic nie zdobywamy. To jest bardzo fajne, bo no jakby nie patrzeć, daje to wiele możliwości. Nie czujemy się tacy zgnębieni za te rzeczy. Dobra, to idziemy do forestu, no. Jednak wracamy.
No ale przynajmniej widzieliście troszeczkę tego makeshift campu, żeby nie było, coś nowego jest. Coś nowego jest. Makeshift camp to my chyba raczej zaliczymy dopiero, jak zdobędziemy jakiś lepszy armor. No właśnie, musimy sobie teraz tych królików pozabijać na mięsko. O, szybki jest. No, jeszcze nie przeładowane. Jeszcze nie przeładowane. I fajne jest właśnie też to, że ten celownik pokazuje nam, kiedy jesteśmy za przeszkodą, kiedy nie. Kiedy strzelimy, kiedy nie. To strzelanie jest naprawdę bardzo przyjemne w tej grze. I to mnie chyba najbardziej urzekło. Nie jest irytujące. Naprawdę nie jest irytujące. Oczywiście te króliczki to nie jest tak naprawdę jedyny przeciwnik na tej mapie, żebyście tutaj teraz nie obrazili, że poszliśmy na taki easy teraz. To wcale nie jest easy. To wcale nie jest easy. Mam pierwsze zabudowanie. No właśnie, mapa teraz wygląda tak. Dodajmy sobie markery w tych miejscach. Bardzo daleko. Bardzo daleko. Mega daleko, bym powiedział. Gdzie to było? Gdzie ten królik jest? Naprawdę? O, jest. Myślę, że przeładowanie w tym miejscu to będzie dobry pomysł. Myślę, że przeładowanie w tym miejscu to jest świetny pomysł. No i też taką tutaj zagwozdką w tym wszystkim jest właśnie, czy są w tym wszystkim artefakty. To jest właśnie artefakt. Jak tutaj wszedł, to bardzo szybko im zginął. Mega szybko im zginął. Pierwszy gul zabity. Troszeczkę amunicji straciłem na niego, ale okej. Jak to muszę mam? 99 przycisków, spoko jeszcze. Jeszcze spoko. Jak zwykle oczywiście telefon musi mi zacząć dzwonić, nic nowego. Dobra, jeżeli są gule... Chciałem powiedzieć, że jeżeli są gule, to nie mam przeciwników. Jak słychać na załączonym obrazku, nie jest to prawda. Coś słyszałem. Gra tak trzyma w napięciu jak stare majtki. Znaczy nie, to złe porównanie, stare majtki nie trzymają. Bolt cutter. Cążki do metalu, świetnie. Pasta. Pół kilo, dużo. A mam też krakersy i gorzałkę, o! Szareczka. Dobra, na razie weźmiemy, jak będzie nam tutaj kolidować, to wyrzucimy. Cały czas słyszę jakieś dziwne dźwięki. Słyszę dziwne dźwięki. Po tych świętach to chyba pierdolca dostałem. Dobra, wypijmy, bo wyszło mi 75 na 100, 20 to będzie 95, świetnie. Jestem gnojek, jest. Ja cię widział, ja cię słyszę. Tu niestety chyba nic nie ma. Właśnie to jest słabe, że tutaj widać sporo przedmiotów, które są, jakieś szafki, nie szafki, ale nasza postać tego nie chce obszukać. Zabiłem. Ostatnim pociskiem, ale zabiłem. Co
ostatnim pociskiem, ale zabiłem. Jest sporo tych guli. Tu jest sporo tych guli. To oczywiście standardowo nie ma, ale ogólnie udźwiękowienie, jeżeli chodzi o tą grę, jest mega. Nie wiem, czy nawet troszeczkę za głośno nie jest, ale to już sobie zobaczę w planie. Bo jest skrzynia. A w skrzynce mamy wąż ogrodowy. Kolejna pasta. Nawet mydło. O, przynajmniej się umyjemy. Woda, świetnie. I dwie zapalniczki. I dwie zapalniczki. Uhuhu. Dwie szafki. Kluczyk. I twardy dysk, który jest mega drogi. Mega drogi. No może nie mega drogi, ale drogi. Opłaca się go brać na handel. Jezu, jak mi ten kruk przestraszył. Naprawdę? Dostałem lekko. Co to? Coś mnie walnęło, nie wiem co. No i dwa bandaże poszły się jebać. Nie widzę go. Headshot. Myślę, że powinniśmy użyć jednak leczenia delikatnego. A, dobra, wiem co to jest. Łący to są chyba te rany takie na ciemny szary. A healing to jest dopiero to. Dobra, kapuję. Kapuję. Amunicji. O, dobra. O, wow, wow, wow. Umarłem. Jakiego to ma cela? Jakiego to ma cela? Cholera, shit happens, no. No i wracamy do punktu wyjścia. Właśnie dlatego właśnie mówiłem, że ta gra, w tej grze dużo umieramy. Dużo błędów popełniamy, dużo się uczymy, no. Aczkolwiek, no jednak jakby nie patrzeć, widać, że nie nadajemy się jeszcze na tych przeciwników. Oni mają armor, i nasza snajperka jednak dużo jeszcze nie robi. Chociaż powiem wam, że dziwne, bo w mojej poprzedniej grze, nie wiem czy jakiś patch czy coś, ale w poprzedniej grze zabijałem tych przeciwników na hita. Teraz ich już nie zabijałem na hita, nie wiem czemu. A w sumie inna broń, ale okej. No dobra, oh shit, here we go again, nie? Długi ma reload. Mega długi. Pyk, pyk. Mieliśmy tyle lootu. Mogliśmy bezpiecznie odejść, ale nie, Shira oczywiście musiał. Musiał Shira. Shira musiał. I zaraz zrobi to samo ponownie, ale okej. Ale zrobi zaraz to ponownie. Tu są jakieś. Au, au, au! Jakiego wy macie cela? Headshot.
Bestia Mungu jeden ty. No to... Te akurat na strzała schodzą. Trzech poszło. Dwa pociski do snajpy. Nie za dużo. Najpierw sprawdźmy teren, czy jest bezpieczny. Chyba jest. O, puszki, krakersy. Ej, no trochę jest rzeczy. Unload. Dlaczego ja nie zbieram tych broni? Te bronie... Akurat się dowiedziałem akurat z internetu. Mają coś takiego jak durability. Żeby naprawić broń, trzeba mieć specjalne kity, które są mega drogie. Znaczy, jeżeli te bronie są... Jeżeli te bronie są, że tak powiem, no bodajże do 80, widzicie, nasz durability jest 99. Jeżeli na przykład spadłoby do 85, spoko jeszcze chyba, z tego co pamiętam, to jeszcze ta naprawa nie jest droga. Jeżeli poniżej na przykład tam chyba 80 czy 50, to ta naprawa już jest tak droga, że się nie opłaca tych broni w ogóle zbierać. Można je unloadować i tak dalej. Po drugie, dlaczego ich nie skrapuję? Bo tam widzicie na pewno, jak klikam unload, czyli zbieram amunicję. Dlaczego ich nie skrapuję? No to z tego powodu, że tych broni się skrapować tutaj nie da. You can scrap items here. A więc tak jakby ktoś się po prostu tutaj burzył, dlaczego ja tak robię, a nie inaczej, no to macie już odpowiedź. Scrap ammo. Nie wiem, czy się to przyda, ale... Ale... Dobra, tu więcej nic nie ma. Tu jeszcze widzę więcej posterunków. O kurka, wódka. Trochę żeśmy oberwali. Ale ten, jakie trzy hity wytrzymał. Ale dziadyga. Tylko miał snajpę. Wow, wow. Dobra, ale to nawet wezmę. Przed chwilą mówił, że nie bierze takich broni, nie? Po czym bierze broń? No dobra, jednak jej nie wezmę. Szkoda. Bo fajnie wygląda. A nie, to... O, to jeszcze inni bandyci są. Ale tego nie zabijałem przecież. Jakieś pierdółki. To żeby teraz przeżyć. Tylko żeby teraz przeżyć. Dobra, tu niestety nic nie ma. Tu niestety nic nie ma. O, dobra, są dwie skrzynie wielkie. I trzecia tutaj. Śrubokręt. Skrapy. Cążki, pierdółki. No i zaczęliśmy jakiegoś... Znaczy, zajęliśmy jakiegoś subquesta. O kurde. Relay. Hard drive, a USB tak samo jest bardzo ważne. SSD drive. To jest mega ważne. To są siwerty tak rosną. Olej. No dobra, może jakoś dojdziemy. Co prawda wolno, ale dojdziemy. Daleko to mamy? No od chuja. Już bardziej się na północ lepiej opłaca iść. Radiacja nam trochę podleciała, ale okej. No to w sumie... To jest jeszcze jakiś bandyta. Czyli tamten jeden musiał ich zabić. No cóż. Jeszcze chyba tą broń wyrzucałem, nie? Tak czy nie?
Chyba tak, ale nie mogę jej znaleźć niestety. A szkoda. No cóż, nie znajdę tej broni, trudno się mówi. Idziemy do punktu ekstrakcji. Idziemy do punktu ekstrakcji. No my tu zaczynaliśmy chyba nawet. Są tory kolejowe, no oczywiście. Uj, zanim my dojdziemy, trochę minie. Fitness level pierwszy. Jakby się Shiro najadł i napił. Awesome. Może by trochę zleciało? No, niby się najadłem. Chyba nawet się przejadłem, patrzyłem w sumie na Tyret. Ale okej. No nadal jest przechuj. Niestety. Tylko trochę czasu straciłem. W jakichś żółtych kombinezonach. To jest właśnie kolejny problem tego wszystkiego, że jak jesteśmy tacy powolni, no to nie uciekniemy. To już wtedy jesteśmy skazani na albo walkę, albo śmierć. Oby tylko nie spotkać żadnego wilka i indzika, to będzie spoko. No i bandyty oczywiście. I jakoś powoli dotrzeć. Co to jest? No to są kolejne anomalie. Ile tu jest anomalii? Tu jest anomalia i tu jest anomalia. Wszędzie są anomalie. Kurwa bandyta i to z dobrą snajpą. A z przejściem to tu jest mega nieciekawie. Zobaczcie, ale nawet nie próbuję tego bandyty zabić. Po prostu jest to dla mnie nieopłacalne w tej chwili. Dużo broni, znaczy dużo broni, dużo amunicji, dużo innych itemów, no i naprawdę szkoda by mi było to teraz stracić. No wiadomo, jak stracę to się mówi trudno, ale... Ale wolałbym tego nie stracić. Te anomalie się dziwnie wygenerowały, tak wszystkie obok siebie. W ogóle te kryształy będziemy zbierać. Kiedyś. Kiedyś na pewno. Dobra, mamy living. Udało się, kochani. Jak tam nasze XP? Plus 100. No i fajnie. Ale kochani, resztą to my się oczywiście już zajmiemy w następnym odcinku, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro. I do zobaczenia w następnym odcinku Zero Sievert. Trzymajcie się. Hej, hej.